Dzień dobry, nazywam się Mikiciuk Katarzyna i witam Państwa, pracowni kulinariów regionalnych w Perkowicach. Zapraszam na kolejny odcinek Gotuj z Perkowicami. Dzisiejszym naszym daniem będą gołąbki z kaszą gryczaną i mięsem. Potrawa ta wywodzi się z Europy Środkowej i Wschodniej. Nazwa została prawdopodobnie zapożyczona od ukraińskich chołupci, oznaczających gołąbek. Nadeszła pora, aby przedstawić naszych dzisiejszych gości. Panowie, tu nie próba, czas na gotowanie. Witam dzisiejszych gości, instruktora muzycznego Gminnego Ośrodka Kultury Andrzeja Rządkowskiego i członków zespołu Kalina, Zygmunta Rządkowskiego i Bogdana Koszołko. Do przygotowania naszej dzisiejszej potrawy wykorzystamy kapustę białą, mięso mielone wieprzowe, kaszę gryczaną, cebulę, suszone grzyby, słodką śmietankę oraz przyprawy: sól, pieprz, tymianek i ziołowy pieprz. Zaczynamy od przygotowania kapusty, sparzenia jej i podcinania liści. Aby nam to łatwo wyszło, należy delikatnie środek kapusty naciąć w boku. O, proszę. W ten sposób nacinamy. Mężczyzna silny, ręka wprawiony. Tnij. Tniemy. Tak. Aby nam te nacięcia się ze sobą stykały. I tak kapustę wrzucamy do osolonej wody. Osolimy wodę, bo ta musi być wrząca. Nasza kapusta musi trochę w tej wodzie pobyć, aby liście zmiękły i delikatnie odchodziły nam od jej środka. Zygmuncie, proszę wyjąć taki nieduży garnuszek. Posłuży nam on do przygotowania kaszy gryczanej. Na gaz i do tego woda w porcji 1 do 2. Aż woda się zagotuje. Proszę Państwa, żeby się zagotowało, trzeba odpalić gaz. Dziękuję za pomoc. Woda się gotuje, wsypujemy kaszę. Proszę. Piękna, złocista. Polska. Kurczę, chłopaki. Zapomniałam. Przecież te grzyby trzeba namoczyć na noc i odgotować. Ale... Ach, ty gacho jedna. Zapomniałeś, że wczoraj namoczone były te grzyby, przez całą noc stały. I dzisiaj tylko je ugotujemy w tej samej wodzie przez prawie godzinę i będą już gotowe do... Teraz nasze grzyby podzielimy na pół, część dodamy do gołąbków, a drugą część wykorzystamy do sosu. Potrawy wykorzystujemy podgrzybki z naszego lasu, zbierane przez naszych miłych sąsiadów. Także podzielimy je, podzielone zostały na pół, teraz kroimy. Część damy właśnie do sosu, drugą część do naszych gołąbków.
od grzybki do sosu pokroi pan Bogdan. Proszę. Dla pana Zygmunta podgrzybki do gołąbków. A Andrzej dostanie przy taką naszą rolę obierania i krojenia cebuli, bo także do naszych gołąbków wykorzystujemy cebulę. Zapraszam. To dobrze, bo akurat chyba się na tym trochę znam. No moi panowie, ale do sosu tak, kroimy paseczki, ale jednak do środka poproszę drobna kosteczka, drobniusieńka. Sieje się pole się, sieje się tatarką, za moją kochanką. Sieje się tatarką, za moją kochanką. Proszę do mnie. Obieramy listki. Proszę ostrożnie, kapusta jest gorąca. Woda dalej paruje i wrze. Że jeden za drugim wyjmujemy listki. Listki mają taką miękkość, aby się ładnie nam zwijały na mięsie. Na rozgrzany tłuszcz wysypujemy część naszej pokrojonej drobno cebulki. Dobrze? Dobrze. No myślę, że tak. Jak cebulka nam się zeszkli, dodamy do tego pokrojone kostkę grzybów. Zeszkliła. Dodajemy grzyby. Zapraszam panie grzyby. Dawaj tatu grzyby. Może pokażemy tak do kamery. O, pięknie. Jakie pięknie poklejone są. I tak posmażamy kilka chwil. Dosłownie. Aż to ładnie nam odparuje. Pierwszą sypiemy kaszę. Dobra. Tu już ta kasza, to przedtem ją gotowali. Jużśmy gotowali, tak. Zgadza się. Tylko tak starczy, zobaczymy, czy może trochę może tak. Do tej kaszy jeszcze musimy dodać mięso. Mięso mielone. Wieprzowe, zmielone. Musimy zwracać uwagę na to, jakie kupujemy mięso. Nie daj Boże kupować mięso karmażeryjne, bo wtedy nawet w gołąbkach ono niknie, bo to jest tam mały procent mięsa. I powinno się kupować mięso w całości, czy łopatka, czy szynkę i dopiero potem zemleć. Tak jak żeśmy kupili, tak, prawda? Tak jak zrobiliśmy, tak. Bo to jest tak właśnie, żeśmy kupili. Prawdziwe mięso. Dodajemy do tego cebulkę i teraz smiesimy, tak? Tak, to musimy dobrze wymieszać, musimy jeszcze trochę posolić, bo to była kasza solona i grzyby, ale mięso jest niesolone, więc musimy... To może... Może tak, syp. Proszę bardzo mi tu posolić. A pan Bogdan jeszcze tego pierwszy trochę usłużę, bo to jest ziarnisty. Też dobrze, ucieramy, tak. Bo wtedy ten pieprz jest mocniejszy i aromatyczniejszy. Pan Bogdan ładniejszy ma, zapach pan i lepszy smak. I ostrzejszy. Pan Bogdan ma dużo siły, tam bardzo to teraz. A pieprz w ogóle chyba rzekomo był w ogóle sprowadzony jako lekarstwo na przeziębienia. Zresztą kiedyś jajka gospodynie sprzedawały, żeby za nie kupić cukier, sól i zapałki, jak w tych biedniejszych czasach żyły. A wiąże tutaj mięso i kasza przede wszystkim, bo kasza jeszcze ona wchłania wilgoć. Teraz trzeba to dokładnie wymieszać, rozumiem. Dobrze, tak? Wymieszać i jeszcze dodamy troszeczkę tymianku. Zygmunt, posypuj. Spójcie, ja mieszam. Ten bardziej ten zielony. Zaraz zobaczymy, spróbujemy, czy ten Bogdan dobrze pieprzu nasypał. Super. Super. To się wszystko zobaczy. Kiedyś w ogóle to robili gołąbki bez mięsa.
to głównym składnikiem była kapusta, bo nie wiem, czy wy pamiętacie, ze mną to może pamięta. I na wsiach to były bardzo duże ogrody. Wszystkie w zasadzie swoje warzywa były, dużo kapusty, dużo innych warzyw. Tak zwany bigos zajęczy. Zajęczy bigos. Bigos to jeszcze inny temat. Bigos to kiedyś nie był w ogóle robiony z kapusty, tylko z warzyw. To na innym odcinku się spotkamy z bigosem. Może się spotkamy, ale to inny temat w ogóle. Mówi się u nas w tej chwili, to się kojarzy, że bigos to kapusta, nie? A nie, pierwsze bigosy były gotowane bez kapusty, z samych warzyw. A to zdziwienie, prawda? Ciekawostka. Są takie, a może przepieprzyliśmy. Może troszeczkę dosolić. Jeszcze troszeczkę posolić? Mi się wydaje, że dobrze. No próbujcie. Ale pieprz wystarczy. No toż pieprz taki to jest bardzo mocny. To nie to, co mi robi. Ten, co przygotowywał pieprz. Nie, ale to jest stwierdzone, że taki pieprz. A ja słyszałem jeszcze, że prawdopodobnie dodaje się jeszcze czosnek. No można dodać, jak ktoś lubi. Kapustę mamy już odparzoną, ona była też posolona, także nie musimy teraz nic do niej dodawać. Żeby dobrze nam się zwijały gołąbki, to musimy o ten nerw usunąć. Powcinać tutaj. Tak, bo on po prostu jest gruby. W przerwie sobie twardy. Tutaj przygotowaliśmy, prawda? O tutaj, o to, tak. To końcówkę. Zaczynamy z tej strony, o tutaj od. Dobrze? I do końcówki. No i chyba tak. Wcinaj, tato. Tylko żeby dziur nie było. Same tylko ścinamy ten nerw. O, bo jak dziury, to potem nam ten sok będzie wypływał z tych gołąbków. Nerwy na bok. My te gołąbki akurat dzisiaj zrobimy pieczone, bo może mogą być duszone. Może zaraz powiem. Mogą być smażone, niektórzy kiedyś robili, ale to było mięso gotowane. Dlatego tylko, aby obsmażyć i one w środku nie musiały być dobrze dosmażane, bo z surowym mięsem to musimy dłużej albo piec, albo długo dusić, żeby to mięso się ugotowało. A dlaczego pieczemy? Pieczemy dlatego dzisiaj, bo kiedyś nasze babcie tak robiły. I bo mamy piekarnik. Jak piekarnik, to i garnek mamy, także tutaj akurat to nie przeszkadza. Nasze babcie kiedyś piekły chleb rano zawsze. Może nie codziennie, ale co ileś tam dni. Więc piekły chleb, wyjmowały chleb i później wkładały przygotowane gołąbki, mieli jedzenie na cały dzień i praktycznie bez pracy. Samo się przygotowywało. Tak, a przecież kiedyś kobiety na wsi miały wiele obowiązków. Nie tak jak teraz. Ja teraz to bez porównania. Dzisiaj tak, też mają dużo zajęć. Mają, ale innych. A kiedyś kobiety musiały na pole iść, do obory iść i wszędzie. Musiały. Czyli co? Razem z mężem wszędzie szły i robiły wszystko. Bierzemy liść kapusty na rękę, wkładamy farsz, o tu na środek, o tak. No chodź Bogdan po. Wcześniej po przygotowaniu już. No już jak ten liść jest bez nerwu. I tu, o tak, zakładamy kawałeczek i boki. Jeden bok. Drugi. I zwijamy do środeczka. O tak, o. Zamykamy go. A czy do nadgarstka. Tak, do nadgarstka. I wkładamy farsz. O tu troszeczkę tak zakładamy, żeby to się nam zamykało. O tu, nie, czekaj, zrób. O to, tak, troszkę zamykamy. Bo tu masz ten nerw. Musi być ładny i to, jakoś. I to, o ty tak. Musisz to zawinąć, to i o zawinąć. Tak. I teraz, czekaj. No pięknie, o. Proszę. I patrz, już masz tu zamknięte. Czy jest ładnie zawinięte? Tak, tylko jakiś taki trochę nieokrągły. No. Kolejne wyjdą lepsze. No tak myślę. O widzisz? I już sobie, tak żeby to wiesz, tu przesuwamy dalej. To ci pokażę dalej. Tą ładniejszą stronę, teraz tak. Może być? Ale jakoś, ale, a czego ten nerw tak wyszedł? Ale trzeba no wziąć, to rozumiemy. Ale trzeba wziąć ładny liść. I patrz, o Zygmunt, i teraz, tak. O, tu tak ciasno zwijamy, żeby on się nam nie rozsł. Lepiej nie weź. I wkładamy. Patrzcie, tutaj ten nerw, to tak mówię, jest dłuższy ręki. To jest blacha z piekarnika. Na blachę kładziemy liście z kapusty. Mogą być takie nety malutkie, takie różne, które już po prostu te gołąbki nie zawijamy. I na to układamy gołąbki.
zrobiliśmy. Gołąbki te będziemy piekli gdzieś tak 40-50 minut. Dlatego, że to jest mięso surowe, więc musi się mięso dopiec i żeby była kapusta miękka. Po prostu będziemy tak patrzyli, żeby ona się przebijała. I teraz podlejemy tą wywarę z tym, co gotowaliśmy, kapustę i grzyby. Ugotujemy na tym też wywarze sos, ale część to zalejemy. To jest wywar ten, co gotowała się kapusta. No i to nie bardzo dużo trzeba będzie tego sosu, bo niska blacha. I jeszcze trochę dodamy tego wywaru z grzybów gotowanych. Dobra, starczy tego i tamtego jeszcze tutaj zobaczymy. Ona nam przejdzie tym wywarem, no to takie grzybowe, tym bardziej, że w środku grzyby są suszone. Teraz jeszcze na wierzch położymy folię. Nie folię, tylko położymy liście kapusty. Kilka liści. To też, po prostu robimy, żeby te gołąbki też przeparowały lepiej, szybciej się upiekły. Taką pierzynkę dla nich. A po drugie, że jak na przykład w piekarniku gdzieś by się przypiekło mocniej czy coś, to liście zdejmujemy, a gołąbki zostają. I bierzemy już tak około 50 minut. Przystąpimy do wykonania sosu do naszych gołąbek. Do tego użyjemy wody po gotujących się grzybach, wody po sparzeniu kapusty, pokrojonych grzybów, cebuli. Pięknie przez Bogdana. Zagęścimy to wszystko. Na mocno rozgrzanym tłuszczu smażymy cebulkę na złoty kolor. Pilnujemy, aby nam nie przystała do patelni. Coraz mieszamy. Pięknie. Jaki aromat. Cebulę mamy już podsmażoną. Bogdanie, daj swoje pięknie upokrojone. Mogę? Tak, proszę bardzo. Mieszamy. Czy jeszcze? Jeszcze. Tak. I jeszcze o ten. Wszystko wejdzie. To jest... Dolewa jeszcze wywar warzywny. Wtedy lał grzybowy, teraz warzywny. I to teraz... wywar z gotującej się naszej kapusty. Tak, warzywny. Szpacówkę to tak. Tak. I to już niech się teraz tak sobie na wolnym ogniu gotuje. Trochę się pogotuje, żeby ta cebulka tak się rozkleiła. Dolewamy słodką śmietankę 30 albo 36. Powolutku? Tak, no nie powinno mieszając, się zważyć. Nie zważy się? Nie powinna. Mieszaj, tato, mieszaj. Tak, mieszaj. I ta śmietanka, ona odparuje. I ten sosik powinien się wszystko? Zrobić wszystko. I ten sosik powinien się taki zrobić zawiesisty, gęsty. Bo ona się zredukuje, ta śmietanka. I później jak się nam zredukuje, będziemy mieli odpowiednią gęstość, dodamy pietruszkę. Sos nam się zagęścił ładnie. Pachnie. I na koniec dodajemy pokrojoną pietruszkę. Mieszamy, czy... Można. Lekko zamieszać. Lekko zamieszać.
Ależ wszystko, Andrzej. Wszystko? Nie żałujemy. Śmiało. Śmiało. Myślę, że już nasze gołąbki się upiekły. Sprawdzimy. Panie Bogdanie, zapraszam. Jest. Lubię. Tak? No. Są fajnie, pachną. Papusta zrobiła się już miękka. Można wymąć. Bo dwie ręce. Ostrożnie, bo gorące. Ale myślę, że mężczyzna silny da radę. Uwaga. I voilà. Teraz tylko na talerz polać sosikiem i będzie pysznie.